Społeczna Inicjatywa Obywatelska pikietuje pod Sejmem. Jest już 7 czerwca 2014 roku. Jesteśmy na Wiejskiej. Andrzej Hadacz tego wieczora, jest około godziny 22 już, chciał coś powiedzieć. Bardzo proszę. To znaczy się, dostałem taką informację, nie chciałbym nikogo wprowadzać w błąd, ale z mojego źródła, mój informator poinformował mnie, że Jarosław Kaczyński został pobity przez Hoffmana. Może się to wydać bardzo sensacyjna informacja, ale Kaczyński 10 czerwca nie pokaże się przed Pałacem Prezydenckim. Ze względu na to, że ma oko podbite, no trudno, żeby taki polityk z podbitym okiem jeszcze długo, długo będzie musiał dochodzić. Jest w tej chwili pod Warszawą w pewnej parafii, gdzie ksiądz udostępnił mu swoje pomieszczenia i on tam po prostu przebywa. To jest taka informacja. Ten informator jest bardzo bliski Jarosława Kaczyńskiego, także nie wiem, czy Państwo pamiętacie taką historię z posłem Hoffmanem. Pan poseł Hoffman miał 2 razy nogę złamaną. Nie wszyscy dziennikarze się dopytywali, dlaczego. Teraz ostatnio pamiętacie Państwo, jak miesiąc temu Hoffman wyszedł w okulach. Dlaczego? Ponieważ Jarosław Kaczyński 2-krotnie mu złamał nogę. O tym się nie mówiło, ale między Kaczyńskim a Hoffmanem dochodzi do niesamowitych spięć. To wszystko ładnie wygląda w mediach. My wszystko oglądamy tak, jakby się nic nie działo. Natomiast w tej chwili po tych wyborach, teraz do Parlamentu Europejskiego, tam aż po prostu w środku wrze. Nawet sam zasugerował o tym minister Macierewicz, gdzie informacja ta nie poszła zbyt daleko w eter, ale wiemy, że takie słowa padły z ust ministra Macierewicza. Wprawdzie nie jest Macierewicz w PiS-ie, bo założył swoją nową partię. Gazeta Warszawska, to jest, on jest właścicielem tej gazety. Natomiast sam Macierewicz już sugerował, że po tych wyborach do Parlamentu Europejskiego aż wrze. Wiele osób nie dostało się, między innymi Anita Czerwińska z Gazety Polskiej. A ty bardzo chyba nie lubisz Anity Czerwińskiej. No dlaczego jej nie lubię? To znaczy się, każdą osobę mogę lubić, ale ona jest wyjątkowo wredna, ponieważ to ona zaatakowała obrońców Krzyża po raz pierwszy, puszczając artykuł w Gazecie Polskiej, że przychodzą ludzie niezrównoważeni pod krzyż, że Kaczyński źle wygląda na tle osób starszych, bo wiadomo, że jak prezes Kaczyński przychodził pod Pałac Prezydencki, to bardzo dużo starszych ludzi się tam koło niego i ona najbardziej była taka osoba, która po prostu mówiła, że Kaczyński źle wygląda na tle starych ludzi i mówiła mi: Andrzej, zrób coś, żeby byli jacyś sami młodzi ludzie, ponieważ Kaczyński źle wygląda wśród starszych osób. Więc zadałem jej pytanie, dlaczego ja mam to robić? Przecież ja... Ale to znaczy, że wy byliście przez pewien czas blisko z Anitą Czerwińską. Tak, oczywiście, że byliśmy, tylko w momencie, kiedy ja się zorientowałem, że coś jest nie tak, już wtedy wiedziałem... Ale co jest nie tak z Anitą Czerwińską? Bo ja... Mnie się wydaje, że ona po prostu nie lubi krzyża, ona nie kocha Pana Boga, ona nie kocha ludzi, którzy się modlą. Ona po prostu jest... Ona, jak jest każdego 10, proszę zobaczcie. Przyjrzyjcie się, co ona robi każdego 10, kiedy jest msza w katedrze warszawskiej na Starym Mieście. Gdzie ona w tym czasie jest, kiedy Jarosław... No dobrze, no ale gdzie do tej pory była, jak była msza święta? No to ona była przed kościołem, bo ona do kościoła w ogóle nie wchodzi. Ona się w ogóle nie modli. Ona na nie no ale może pilnuje bezpieczeństwa. No. Nie, panie redaktorze, żadnego bezpieczeństwa. No na miłość boską, przecież lata jak ta wariatka. Raz pod krzyż, raz pod katedrę. I ona mówi, że ona tu wszystkiego kontroluje, ona tu wszystko patrzy tego. Nie, guzik, prawda. To my jako wszyscy, my sami żeśmy od serca zorganizowali się. Przecież mnóstwo ludzi przez to, że
że ona narobiła szkód w Gazecie Polskiej, takie rzeczy, takie artykuły nieprzychylne dla obrońców krzyża, naprawdę jest rzeczą skandaliczną. No a teraz proszę sobie wyobrażać, jak ona będzie się musiała mścić. Być może, że nie pojawi się tak samo Jona 10. Z zemsty się nie pojawi? Być może, bo to jest strasznie... No ale pobita nie jest. Lima nie ma. Nie, ona nie jest pobita. Ona jest... A brała udział w tej scysji między Hoffmanem a Kaczyńskim? Nie brała. Czyli prezes trzyma ją z dala od tych spraw. To znaczy się podejrzewam, że Hoffman ma bardzo bliskie kontakty z Anitą Czerwińską. I tam mogło dojść właśnie... poprzez to, że Anita Czerwińska bezpośrednio poskarżyła się. Przysłuchuję się tej wypowiedzi, dziękuję bardzo panu Andrzejowi, przysłuchuje się tej wypowiedzi pan Aleksander Mieczkowski. Panie Aleksandrze, jak pan to wszystko skomentuje, te rewelacje Andrzeja Haddacza? Naprawdę mi jest ciężko cośkolwiek powiedzieć. Szanowałem Leszka, szanuję Jarka. Dla mnie są obydwaj byli na poziomie naprawdę bardzo wysokim. Nie chcę. Czyli nie daje pan wiary temu, co mówi Andrzej Haddacz? No nie chcę się wypowiadać na ten temat. No jest faktem, że nie ujawnia swojego informatora. Tak, ale nie chcę się po prostu na ten temat wypowiedzieć. O Jarku mogę powiedzieć po prostu, że jest człowiekiem naprawdę i tak bardzo dużo wytrwałym, wytrzymałym. Ja na miejscu jego bym niektórych rzeczy nie darował. Pośmiewiska z siebie. Znaczy to nie jest pośmiewisko może z Leszka i z niego, ale ja uważam, że to są bardzo bolesne sprawy. Słuchajcie państwo, to są bracia bliźniaki. Podobno bracia bliźniaki są tak zżyci z sobą, że jeden za drugim po prostu był w ogień wszedł. Ja uważam Jarka i tak on to wszystko nerwowo wytrzymuje. Czyli ja, podziwiasz? Oczywiście, podziwiam premiera Kaczyńskiego, że tak długo wytrwale to trzyma. I rewelacje Andrzeja Haddacza nie zrobiły na panu większego wrażenia? Nie. Po prostu ja podziwiam tego człowieka, że on tak długo wytrzymuje. Tak, to obelgie, to ten śmiech, ten żart. Ja na miejscu tego człowieka bym tego nie wytrzymał. Ja jeszcze raz powtarzam, na miejscu tego człowieka nie wytrzymał. Ja premiera Kaczyńskiego uważam za człowieka naprawdę bardzo twardego. Dla Telewizji Narodowej opowiadał się Aleksander Mieczkowski i Andrzej Haddacz. Może jeszcze chciałbym dopowiedzieć, że nie wszyscy wiedzą o tym. Całe szczęście, że jest taka Telewizja Narodowa. I że ona może pokazywać państwu całą prawdę. Bo prawda jest prawda. Taka, jaką powiedziałem. To jest prawda. Tutaj mój serdeczny przyjaciel... No ale zaraz, z tego co wiemy, to PiS obecnie ma bodajże 19 europarlamentarzystów, a miał chyba 15, czyli 4 więcej, czyli sukces. No niezupełne, bo wybory przegrali. Podobno 30 tysięcy. Nie, 19 głosami. Obecnie ma Platforma Obywatelska, miała bodajże 25. Mhm. Mogę się mylić o kilku. No w każdym razie Platforma spadła, PiS, jeżeli chodzi o ilość europarlamentarzystów, remisuje z Platformą. To tylko dlatego PiS dostał te 4 dodatkowych posłów, tylko dlatego, ponieważ te mniejsze... Nie, ponieważ te mniejsze partie, takie jak Solidarna Polska, Ruch Palikota, Nasz Dom, Wspólny Dom tego Ryszarda Kalisza i te inne partie, które się właśnie nie dostały... Ryszard Kalisz bodajże kandydował razem z Palikotem. Tak, no to właśnie, to dlatego ci ludzie częściowo oddali głosy na PiS. Tylko proszę pamiętać o tym, że 20 milionów ludzi nie poszło do wyborów. Zaraz, chwileczkę. No ale wycofaj się przynajmniej z tego określenia, że PiS przegrał wybory, bo wygrał. Znaczy wygrał, no odniósł sukces. Powiększył swój stan posiadania. Nie tylko, że utrzymał, ma więcej europosłów niż miał. Sukces. Panie redaktorze. Co więcej, największy wróg PiSu, my oczywiście zdajemy sobie sprawę, że to chyba nieprawda, jestem największym wrogiem PiSu, no ale oficjalnie największy wróg PiSu, Platforma Obywatelska z 20 kilku ma 19, czyli no,
porażka naszych wrogów jest naszym sukcesem. No, jest dlaczego? I powiem panu szczerze, dlaczego mi się wydaje, że panie Andrzeju, pana rewelacje są niewiarygodne. Raczej spodziewałbym się w obozie PiSu euforii, radości, a nie jakichś scysji, pobić. No to... Zresztą zobaczymy, że od tego kwietnia będzie albo nie będzie Jarosław Kaczyński pod pałacem. No, ale to i w nie katedrze. Są. Ale to... Będzie i będzie miał podbite oko, albo nie będzie miał podbitego oka. Tylko proszę pamiętać jeszcze jedno, że. No, ale jak nie będzie miał podbitego oka, to co zrobisz? No to. Gdzie jest, stoi ten stół, gdzie Andrzej Hadacz wejdzie i odszczeka? I przeprosi. Przyjdę i skomentuję to. Nie, na 100% mówię, że. A może być tak, że informator... ten pański informator pana wystawia, oszukuje. Nie sądzę. Bo jakkolwiek rozumiem pana żywiołową niechęć do Anity Czerwińskiej, która zarazła wielu ludziom za skórę, ale ta niechęć do Jarosława Kaczyńskiego nie wiem, czy jest zasadna. Proszę państwa, zobaczycie już niedługo. 10 kwietnia. Tak. 10, przepraszam, czerwca. Zobaczycie, jakie będą to już najbliższy wtorek. Zobaczycie, jakie będą nieprzychylne artykuły z Gazety Polskiej w kierunku do Prawa i Sprawiedliwości. Zobaczycie. Stop. Gazeta Polska przeciwko Prawu i Sprawiedliwości? Tak. Tak. Proszę państwa, a to jest informacja zaskakująca. Tak. Zastanawiająca. To by znaczyło poważnych. To już nie chodzi. Ale to znaczy, Hoffman byłby z Gazetą Polską przeciwko prezesowi, premierowi Kaczyńskiemu. Stawał? Wiem jedno, że chcą usunąć go. Kaczyńskiego. Anita Czerwińska z prezesem czy przeciwko prezesowi? Anita w tej rozgrywce. Przeciwko prezesowi. Razem z Hoffmanem? Razem z Hoffmanem. A, proszę. No zobaczymy. 10 kwietnia już się okaże. Skarbnikiem całych funduszy PiSu jest Andrzeju Hadaczu. Jeszcze... Tutaj ustawię stół, po który wejdziesz i odszczekasz wszystko, jeżeli 10 czerwca 2014 roku prezes Kaczyński bez podbitego oka pojawi się i przed Pałacem Prezydenckim, i w katedrze. Wtedy Telewizja Narodowa da ci wycisk. Tylko proszę pamiętać o tym, że już mija bodajże tydzień czasu, jak Kaczyńskiego nie ma. Oko zbyt długo nie jest podbite. Ona się boi. Wycofuje się. Widzi kolega? Wycofuje się. Nie, no chwileczkę. Przepraszam, nie komentuję tego. Ale chwileczkę.